ale ja 23 stycznia. Planty. Jedno z miejsc, gdzie rowerzysta nie do końca wie, jak się zachować. Droga rowerowa się kończy i... co dalej? Niby jej nie ma, chociaż czy na pewno? Z drugiej strony jednak się zaczyna, co sygnalizuje znak droga rowerowo-piesza. Więc tutaj, w tym miejscu, właściwie nie wiadomo, gdzie jest droga rowerowa. Kończy się, ale się nie zaczyna. Generalnie w całym mieście praktycznie tak jest, że ciężko wyczuć, gdzie się jest na chodniku, gdzie się jest na ścieżce rowerowej. Stąd właściwie nie można wyjechać nigdzie. Niby jesteśmy na ścieżce rowerowej, wiemy to z jednej strony wjeżdżając, a z drugiej strony widzimy koniec drogi dla rowerów. Czyli z jednej strony znak jest, a z drugiej gdzie zniknął? Generalnie tak, ale... Może ktoś ukradł? Nie, jest to ewidentnie źle oznakowane miasto, jest to przede wszystkim, to są wieloletnie zaniedbania, których do tej pory praktycznie się nie naprawia. Są drobne zmiany, które można by pochwalić w oznakowaniu, natomiast jest wiele takich bolączek, że nie wiadomo, gdzie co jest. No, ale jak w takim miejscu się zachować w takim razie? W takim bądź razie najlepiej zsiąść z roweru, jeżeli człowiek chce zgodnie z prawem sobie jeździć. Jeżeli nie wie, gdzie jest, powinien zsiąść i poprowadzić rower, ale nie o to przecież w ruchu rowerowym chodzi. Sprawdzamy jeszcze raz. Faktycznie, znak droga rowerowo-piesza stoi z drugiej strony plantów, a rowerzyści, którzy nadjeżdżają, w zgodzie z przepisami kierują się plantami wzdłuż alei 23 stycznia. No z tej strony jest znak, droga się jednak zaczyna. Tak, z tej strony się zaczyna, z tamtej się kończy, czyli wjeżdżamy na ścieżkę, która właściwie z jednej strony nie ma, a z drugiej strony jest. Zresztą jest to ścieżka, którą i tak dalej nigdzie nie pojedziemy, bo w tym momencie z tej strony znowu nie mamy końca i niby ścieżka jest, ale kończy się pasami dla pieszych i powinniśmy zejść, poszukać ciągu dalszego. A ciągu dalszego nie ma, chociaż jak się dobrze rozejrzymy, to gdzieś tam ujrzymy znaczek, ale do niego trzeba dojść. Czyli problem. No jest problem, bo nie ma gdzie pojechać i trzeba prowadzić. To po co w takim bądź razie jeździć rowerem, skoro nie ma gdzie?